Kuba, gratulacje. Druga bramka pod rząd, drugie zwycięstwo pod rząd. No czego chcieć więcej? No tak, bramka na pewno cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy to, że zdobywamy punkty. Powiedz mi, jak ten mecz się ułożył? Czy ten wynik 2-0 pokazuje, że to nie było takie trudne przejście? No tak, myślę, że graliśmy dobry mecz. Poszliśmy wysoko pressingiem od pierwszej minuty, co się opłaciło, bo był rzut karny i zdobywamy kolejne 3 punkty. To jest dla nas bardzo ważne, bo wcześniej graliśmy dobrze, ale tych punktów na pewno brakowało. Teraz musimy się skupiać już na następnym spotkaniu. Chyba też pomaga Twoja obecność nie tylko z drużyny, ale też pojedynczym zawodnikom. Znaczy to trzeba się już ich pytać. Mamy bardzo, bardzo fajny zespół, dobra atmosfera jest w drużynie, mamy dobrych zawodników, więc to się przekłada też później na grę na boisku. Nie brakuje Wam kibiców przy tych pustych stadionach znowu, jak się gra? No na pewno szkoda, bo inaczej się gra przy pełnych trybunach, aczkolwiek no, ja się na tym nie skupiam. No, wychodzimy na mecze w takich warunkach, jakie są i trzeba się skupić na grze i nie myśleć o tym, co się dzieje wokoło, tylko wygrywać kolejne mecze.